Witam serdecznie i przypominam, bo jak nie przypominam, to spadają zasięgi. Bardzo ładnie proszę o łapki w górę, miłe komentarze oraz umieszczanie linku do tego vloga, gdzie tylko człowiek może. Wiem, że niektórzy na YouTubie nazywają takie coś żebraniem o lajki. Trudno. Jeżeli muszę robić takie rzeczy, żeby dotrzeć z przekazem do jak największej liczby ludzi, niech i tak będzie. Słuchajcie, wraca temat słynnego zamku w Puszczy Noteckiej, niedaleko Stobnicy. Tego zamku, który został zbudowany na terenie objętym ochroną obszaru Natura 2000 w taki sposób, że mimo tego, że był to wielki obiekt i w zasadzie to wszyscy go widzieli i był niesamowicie bulwersujący, to jakoś w mediach nic o tym nie było słychać, wręcz była jakaś blokada informacyjna na ten temat i nagle wykop zrobił z tego aferę, nagle to się rozniosło na cały kraj i nagle się zrobiło bardzo, bardzo głośno o tym, że ten zamek jest budowany. No to teraz moim zdaniem będzie jeszcze głośniej, bo właśnie pojawiają się informacje, że zamek ten idzie do rozbiórki. Wprawdzie nie ma jeszcze oficjalnej decyzji ministra, ale przeciek medialny pochodzi z arcywiarygodnego w tym wypadku źródła, konkretnie z Gazety Polskiej Codziennie. Jest to dziennik ultrasów Prawa i Sprawiedliwości. Taki najbardziej ultra, najbardziej hardkorowy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to są właśnie czytelnicy tego właśnie periodyku oraz członkowie tak zwanych klubów Gazety Polskiej. Kluby Gazety Polskiej to są kluby Gazety Polskiej Codziennie. I tam są jeszcze kilka innych periodyków, które oni wydają. Czyli to jest taki, ujmę to w ten sposób, to są tacy najbardziej zaufani z zaufanych Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli więc oni podają informacje i zaczynają mówić o tym, że ten zamek na 99% pójdzie do rozbiórki, to znaczy, że jest to balonik medialny i PiS sprawdza przed podjęciem decyzji, jaki będzie odbiór społeczny tegoż właśnie. A wygląda na to, że odbiór społeczny na w ogóle możliwość tego, że ten zamek pójdzie do rozbiórki jest bardzo pozytywny. W takim portalu Niezależna jest 76 głosów na, oczywiście, że tak, ze względów ekologicznych, że powinni go rozebrać, a tylko 20 głosów jest, niech stoi jako pamiątka hańby pseudoekologów, 4% nie mam zdania. Co ciekawe, nikt tutaj nie głosuje, że nie należy go rozbierać. Z takich powodów na przykład, że skoro już stoi, to niech stoi, dlatego żeby się forsa nie marnowała. Także ten zamek, słuchajcie, na 99% rzeczywiście idzie do rozbiórki. Zakończyła się kontrola pozwoleń na budowę. Tam jest bardzo dużo arcy kontrowersyjnych rzeczy. No i teraz wszystko oczywiście leży w gestii ministra, ale jak już mówiłem, jestem przekonany, że decyzja jest już przesądzona tam. Jeżeli decyzja będzie na nie, że nie należy go rozbierać, to tylko i wyłącznie ze względu na jakieś bardzo, bardzo silne naciski, ponieważ PiS niesamowicie by stracił, gdyby nie kazał tego rozbierać, bo ludzie chcą, żeby ten zamek była decyzja o cofnięciu pozwolenia na budowę i o jego rozebraniu. O co tutaj chodzi? O co będzie w tym vlogu? No w tym vlogu oczywiście przypomnę w ogóle skąd się ten zamek wziął, dlaczego to jest takie bulwersujące, dlaczego PiS to tak strasznie denerwuje, ale również w drugiej części tego materiału będę chciał się zastanowić nad odpowiedzialnością urzędniczą, ponieważ niezależnie od tego, czy ten zamek powinien tam stać, czy ten zamek nie powinien tam stać, to jednak zostały wydane pozwolenie na budowę. Jacyś konkretni urzędnicy się pod tym podpisali. Ba, jacyś konkretni naukowcy, w tym tacy, których znamy bardzo dobrze z imienia i nazwiska, się podpisali pod opiniami środowiskowymi i różnymi innymi opiniami, na podstawie których wydano pozwolenie na budowę. I teraz wygląda na to, że te pozwolenia na budowę były złe, niesłuszne i właśnie dlatego mają zostać cofnięte, ale te pozwolenia były wydane takie, a nie inne, ponieważ były fałszywe przesłanki, chociażby dlatego, że były jakieś chore opinie środowiskowe, prawda? Czyli tak,
Są sobie naukowcy, bo tam są zamieszani ludzie z tytułem profesora, którzy zapewne nie za jeden grosz napisali jakieś opinie. Na podstawie tych opinii powstał niesłuszne pozwolenie na budowę. Prawda? Ale jest. I teraz oczywiście gdzieś tam nam w tyle głowy stoi, że pewnie poszły jakieś łapówki, pewnie inwestor coś posmarował, pewnie inwestor zrobił coś źle i jest sam sobie winny. Ale na to dowodów nie ma, co jest bardzo ważne. A skoro na to dowodów nie ma, to należałoby się przynajmniej do czasu, gdy takie dowody się pojawią, tak zachowywać, jakby inwestor był całkowicie niewinny, prawda? Bo może na przykład tutaj sam siebie chcieli się podlizać, na przykład lokalni włodarze, bo chcieli mieć taki zamek, bo na przykład jak taki zamek jest usadowiony, on pierwotnie zdaje się miał być hotelem, no to będą przyjeżdżać turyści, to będą zostawiać pieniądze, to gmina sobie zarobi. Można sobie również taką sytuację wyobrazić. Czyli tak, konkretni naukowcy spierdzielili. Konkretni urzędnicy spierdzielili. Kto za to wszystko zapłaci? No właśnie. I są dwie wersje. Albo zapłaci budżet państwa, ponieważ jak bardzo mocno rozważam money.pl, tutaj może chodzić o pozew sądowy względem Skarbu Państwa nawet na, uwaga, 200 milionów złotych, a może nawet i więcej, bo przypominam, że koszty budowy to jest jedno, ale do tego jeszcze są koszty rozbiórki. Czyli tak, konkretni profesorowie dali ciała, konkretni urzędnicy dali ciała, albo sprzedali to ciało. Natomiast odpowiedzialność poniesiemy my wszyscy podatnicy. Lub też, druga opcja, jeżeli takiego pozwu nie uda się wyprowadzić lub skutecznie obronić przed sądem, to straci inwestor. I o ile w tym konkretnym wypadku, jeżeli ten inwestor straci, ja płakał nie będę, ponieważ przynajmniej w warstwie medialnej no widać, że coś jest bardzo mocno nie tak. Za chwilkę o tym wszystkim będę mówił. O tyle. Takie sytuacje, bardzo często analogiczne, dotyczą zwykłych, normalnych ludzi. I tacy zwykli, normalni ludzie zwykle nie mają kupy pieniędzy, żeby się procesować z urzędnikami, gdzie tam z drugiej strony zaraz wchodzi cała machina biurokratyczna, która przecież ich broni. Też procesowanie się z państwem, bo to jest tak postrzegane, że właśnie to jest procesowanie się z państwem, zwykle wiąże się z pewnymi szykanami. I nagle się okazuje, że straż miejska częściej łapie, policja częściej łapie, jest problem dostać jakiekolwiek pozwolenie, inne tego typu rzeczy i wtedy ludzie, tacy zwykli, normalni ludzie mają straty, mają przesrane i to nie jest w porządku. I o tym będzie też w drugiej części tego vloga, bo niestety, no, ale jest masa tego typu akcji, że ktoś dostał pozwolenie na budowę. No dostał, zupełnie normalne. Nikomu nie dał w łapę, nikomu nic nie zafałszował, nic nie ukrył. Normalnie, uczciwie tutaj zaniósł wszystkie dokumenty. Bardzo bym prosił o pozwolenie na budowę. A urzędnik mówi, bardzo proszę, to jest pozwolenie na budowę. Człowiek zaczyna budowę. Buduje sobie tam te fundamenty, ściany wznosi. Kosztuje go to pieniądze, kosztuje go to czas, kosztuje go to wszystko. I nagle urzędnik stwierdza, nie. A nie powinienem był ci udzielać tej zgody na budowę. Czegoś nie zauważyłem, czegoś nie dopatrzyłem. Ja, urzędnik, się pomyliłem. Ale on tobie mówi tylko to ustnie, że on się pomylił, a tobie tylko mówi tak, no tutaj ta zgoda na budowę była wydana z błędem, cofamy zgodę na budowę i nakazujemy rozbiórkę. I normalnemu człowiekowi się wtedy życie wali. Bo zwykle, nie wiem jak wy, ale ja nie jestem aż taki majętny, żeby sobie pieniądze na budowę domu to wyciągnąć z konta, a potem nie odczuć, że wyciągnąłem te pieniądze z konta. No, zwykle jak człowiek buduje sobie dom, to jest to dla niego bardzo poważny wysiłek finansowy, prawda? No to budujecie sobie dom, jest prawie ukończony, zwykle wtedy już macie bardzo mało forsy i chcecie się wprowadzić do tego domu i zacząć tam mieszkać, zarabiać pieniądze, nie wiem, czasem długi spłacać, jakieś kredyty były na ten dom wzięte, nie? Tego typu rzeczy. A tutaj nie. Macie ponieść jeszcze dodatkowe wydatki na rozbiórkę. Gdzie rozbiórka też jest bardzo drogą rzeczą. I co w tym momencie robi na przykład bank, gdy się dowiaduje, że nieruchomość, pod zastaw której on wam udzielił kredyt, właśnie na mocy
decyzji urzędnika ma zostać zanihilowana, ma zostać rozebrana, to bank natychmiast próbuje odzyskać swoje pieniądze i natychmiast żąda spłaty kredytu, co zwykle kończy się z tym, że bank wam zabiera wszystko, co macie. Jesteście bankrutami, oczywiście bankrutami w rozumieniu takim potocznym, no bo człowiek nie firma, zbankrutować nie może. Co prawda jest coś takiego jak przepisy o upadłości konsumenckiej, ale to nie działa tak jak w przypadku firmy, że dobra, zabieram ręce, tyle ile zainwestowałem, a resztę robię samo. Nie, upadłość konsumencka to jest bardzo skomplikowana procedura, która zostawia ciebie w bardzo kiepskim położeniu. I wszystko przez decyzję urzędnika, który czegoś nie dopatrzył, a potem zwala na ciebie. Także kochani, o tym wszystkim będzie ten vlog, bo uważam, że w tym konkretnym wypadku nie mam żadnego problemu. Niech im każą rozbierać. Natomiast generalnie uważam, że skutki tego, że każą im odbierać, powinni podnieść ci wszyscy, przez których została wydana nieprawidłowa decyzja. Bo to nie może być tak, żeby w kraju, który jest krajem przecież praworządnym, przecież rządzi prawo, które ma, partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, czyli u nas rządzi nie tylko prawo, ale i sprawiedliwość, prawda? No to żeby w takim kraju było tak, że cofają pozwolenie na budowę z powodu innego niż to, że takie pozwolenie nie powinno być wydane. To nie może być tak, że pozwolenie na budowę było wydane bez żadnych wad, wszystko jest dobrze, tak powinno być, a potem mówią, że no nie, cofamy, bo nam się odwidziało, bo wykopki wyciągnęły sprawę, bo bardzo dużo mediów to podchwyciło, bo nawet u tego woźniaka to już ponad 100 tysięcy wyświetleń było w sumie na dwóch vlogach to się bardzo rozchodzi i ludzie chcą, żeby ten zamek był rozebrany, więc my wam go każemy. No nie, musi być normalna podstawa prawna. Na tą podstawą prawną jest to, że pozwolenie było wydane nieprawidłowo, więc teraz niech ci, którzy wydali nieprawidłową decyzję, bulą. Niech bulą ci urzędnicy, którzy podjęli taką decyzję. Jeśli ci urzędnicy wykażą, że podjęli taką decyzję nieprawidłową na podstawie nieprawidłowych informacji, na przykład nieprawidłowej opinii środowiskowej, to niech mają regres, czyli możliwość jakby przerzucenia tego na tych, którzy taką opinię środowiskową wydali. Czyli na przykład na panów profesorów. A jeśli ci profesorowie wykażą, że na przykład byli wprowadzeni w błąd, na przykład przed inwestora, no to się kółko zamknie i wszystko wróci do inwestora. Ale jeżeli nie, to niech bulą. Bo jeszcze raz mówię, na razie to są tylko poszlaki i domysły, że ten inwestor jest coś nie w porządku. Równie dobrze, inwestor może być zupełnie w porządku i przyszedł sobie do gminy, która pewnie nie ma za dużo kajsu i powiedział tak, zrobimy wam luksusowy hotel na terenie, zrobimy wam luksusowy hotel dla lepszych gości, 50 pokojów, pewnie noc w takim hotelu w zamku to będzie od pokoju ze 2-3 tysiące złotych, przyjadą sami bogacze, będą szastać pieniędzmi, gmina zarobi, ludzie zarobią, zróbcie tak, żebyśmy mogli. Możliwe, że tak było. Kochani moi, jeszcze raz mówię, nie bronię tej firmy, która to pobudowała. Kompletnie nie bronię. Tylko wiem, jacy są urzędnicy. Urzędników też oczywiście nie oskarżam. Pokazuję tylko, że jest możliwe więcej niż jedno rozwiązanie takiej kuriozalnej sytuacji. Dobra, kochani, teraz będzie najpierw czytanie z TVP Info. TVP Info też bardzo mocno powiązane przecież z Prawem i Sprawiedliwością. Jak czasem oglądam główne wydania wiadomości, to mam takie wrażenie, że tam się kronika filmowa włączyła albo jakieś takie dziwne czasy, że mnie tak trochę przetransportowano, bo to już coraz bardziej zaczynają być wiadomości, co rząd fajnego zrobił i co zrobił Patryk Jaki w ostatnimi czasy. A coraz mniej właśnie jest to taka telewizja publiczna, coraz bardziej taka telewizja, która pokazuje, co zrobił rząd. Ale nieważne, także to jest moje prywatne odczucie. Słuchajcie, czytamy sobie... A, i jeszcze tutaj będzie, dlaczego to jest takie niesamowicie polityczne. Ale to przeczytam i skomentuję fragment z TVP Info, artykuł. Minister zdecyduje o losie zamku w Stobnicy. Najrealniejszym scenariuszem jest rozbiórka. GPC, czyli
Gazeta Prawna, nie Gazeta Prawna Codziennie, tylko Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Polska Codziennie zauważa, że, i to jest cytat w cytacie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że powstaje ona na terenach Natura 2000, a opinie o tym, że budowla nie będzie wpływać na środowisko, wydał zespół pod kierownictwem profesora Piotra Tryjanowskiego, który znany był z walki o Puszczę Białowieską. To jest właśnie między innymi ten element polityczny. Puszcza Białowieska, dla tych, którzy nie pamiętają, to jest ta akcja z kornikiem. I tutaj naprawdę nie wnikam w to, czy należało robić wycinkę tych drzew w Puszczy Białowieskiej, czy nie należało robić wycinki tych drzew. Tam coraz bardziej wskazuje na to, że pan minister jednak trochę racji miał, a może nawet trochę dużo racji miał, bo dziwnym trafem teraz w Niemczech, jak las jest wycinany przez kornika, to jakoś ekolodzy nie protestują i co prawda mówią, ale tutaj jest puszcza, tylko że to nie była ta część puszczy objętej ścisłym rezerwatem, tylko to była taka część puszczy inna, w której można prowadzić normalną gospodarkę i tak dalej, w to nie wnikajmy. Natomiast o co tutaj chodzi? No chodzi tutaj o to, że jest konkretny profesor i ten konkretny profesor się stawiał PiS-owi, stawiał się ministrowi Szyszko, tak mocno się stawiał, że aż przecież musieli odwołać tego ministra, bo twierdził, że nie wolno wycinać drzew zakażonych kornikiem, że jakby dobro takiego, nie wiem jakby to powiedzieć, bo nie chcę mówić dobro puszczy, bo moim zdaniem akurat to, że wycięli te drzewa, to było dla dobra puszczy, bo inaczej ten kornik to by zażarł większą część tej puszczy, tak uważam, ale to jest moje prywatne zdanie. W każdym razie on uważał, że dobro takiej pewnej cechy, jak nieingerowanie w puszczę, jest ważniejsze nawet od tego, żeby kornik tej puszczy nie zeżarł. O, tak to ładnie powiem. I tutaj takie nieingerowanie w to wszystko było tak bardzo ważne, prawda? I teraz ten sam koleś jest szefem zespołu ekspertów, którzy generalnie mówią, że zamek zbudowany w puszczy, na jeziorze, gdzie zdaje się tam część tego jeziora trzeba było w ogóle osuszyć, że tam jakoś tam dokładano trochę tej ziemi, gdzie ten zamek jest wielki, on ma 15 kondygnacji, z czego 4 nad ziemią. No po prostu pierdzielnęli sobie w puszczy, na obszarze chronionym, Natura 2000, wielki zamek, większy chyba od zamku w Malborku i to w ogóle nie wpływa na nic. Na nic nie wpływa. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to nie wpływa naprawdę, nie wpływa naprawdę. Tak, tylko że ci ekolodzy potrafią być naprawdę chorzy, jak swego czasu chcieli zwykłą taką drogę na palach zbudować, to już nie, bo takie pale to strasznie wpływają, strasznie wpływają. Nie na palach, tylko na estakadzie, o to się nazywa. I takie pale, które służą do tej estakady, to strasznie wpływają, tak nie wolno. No a tutaj proszę bardzo, okazało się, że wielki zamek nie wpływa. Także tu jest ta polityczna sprawa. Facet im nabruździł, wykazując się, moim zdaniem, przesadną walką o kompletne nieingerowanie w obszary chronione. A tutaj, proszę bardzo, nie ma nic, żadnego problemu z tym, żeby była ingerencja. Afera, i co tutaj jest bardzo ważne, ja osobiście uważam, że powinna kontrola pójść bardzo głęboko, powinna pójść i to zarówno merytoryczna, jak i prokuratorska. Merytoryczna powinna sprawdzić, czy ta opinia środowiskowa była prawdziwa, czy nieprawdziwa. Jeśli była nieprawdziwa, to konsekwencjami finansowymi ewentualnej o rozbiórki uważam, że zespół tego profesora powinien być obciążony. Jeśli ten profesor pójdzie z torbami, no trudno. No, jest profesorem nie od tego, żeby udzielać takich błędnych ekspertyz, tak to nazwijmy. Powinien być od tego ubezpieczony, prawda? Adwokaci na przykład są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, jeśli bardzo strzanią sprawę, przez nich klient straci kupę pieniędzy, jeśli się wykaże oczywiście ich winę, ubezpieczyciel płaci. Taki profesor, cały jego zespół uważam, że też powinien być ubezpieczony. Prawda?
A do tego jeszcze uważam, że powinno być prowadzone śledztwo kryminalne. Mówiąc krótko, czy ta opinia środowiskowa wynika z takiego rozdwojenia jaźni pana profesora, czy też na przykład wynika z tego, że to rozdwojenie jaźni pana profesora było w jakikolwiek sposób inspirowane. Jeszcze raz mówię, nic nie zarzucam, natomiast uważam, że prokuratura powinna to zbadać. I niestety będę tutaj takim Krzysiem Wróżką, obawiam się, że nie zbada. Że nie będzie im się chciało. Afera związana z budową zamku ujawniła powiązania biznesu z organizacjami ekologicznymi, w tym m.in. z pracownią na rzecz wszystkich istot oraz salamandrą, tak pisze gazeta. I tutaj kolejna rzecz, bo to jest mój główny zarzut do Prawa i Sprawiedliwości. Oni bardzo krzyczą, nawet w tej kampanii, że Platforma Obywatelska kradła. Nawet na takich kontrbillboardach pojawia się, że ten konkretny polityk tyle ukradł, mąż tej konkretnej polityczki tyle ukradła i tak dalej. Dlaczego ci ludzie jeszcze nie siedzą? Ba, pismo powie, no nie siedzą, bo sądy nie skazują. Dobrze, ale dajcie tym sądom szansę. Przecież prokuratura jest całkowicie kontrolowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego czele stoi minister i prokurator generalny, pan Ziobro. No to chociaż może by wypadało śledztwa przeprowadzić, zarzuty postawić. 3 lata to za mało, żeby postawić zarzuty prokuratorskie ludziom, o których się mówi medialnie, że są złodziejami? Coś tu bardzo, bardzo nie gra, nie? Zupełnie tak, jakby było tutaj takie hodowanie takich złych ludzi po to, żeby można było mówić, proszę bardzo, ten kradł, ten kradł, ten kradł, ten kradł. Bo ludzie patrzą tylko na sam koniec. Sąd nie skazał. No dobrze, ale czy sąd miał szansę skazać? Czy ktoś wysłał akt oskarżenia do sądu? No właśnie. No, to jest trochę tak, jakby dziecko krzyczało do taty: tato, tato, ale ty się nigdy ze mną nie bawisz, nie? No i myślisz sobie, kurczę, jaki zły ojciec, nie? A potem się okazuje, że na przykład matka uniemożliwia kontakty ojcu z dzieckiem i tata nie ma mowy się, nie ma jak się z tym dzieckiem bawić, bo matka mu ogranicza kontakty. Także różne rzeczy się dzieją. Tak. Także tutaj takie te powiązania. No co znaczy powiązania? Ktoś dawał w łapę, ktoś w łapę brał. Ktoś robił jakieś lewe ekspertyzy, dla kogo, gdzie, jak, to trzeba by wszystko wyjaśnić, kochani. Jak ja kupowałem mieszkanie jakoś dobrze ponad 10 lat temu, dobrze ponad 10 lat temu, w zasadzie na początku tysiąclecia kupowałem mieszkanie, to wtedy tajemnicą Poliszynela było, że organizacje ekologiczne oprotestowują budowy po to, żeby dostać de facto w łapę. W praktyce te pieniądze dla tych organizacji były robione w ten sposób, że się tam dawało im jakieś pieniądze na jakiś fundusz, na jakiś cel i oni się odpieprzali. Przyczepiali się na przykład, że tak jest chyba w bloku, w którym... jak jest w bloku, w którym mieszkam, wam nie powiem, bo się domyślicie, gdzie mieszkam. Natomiast w bloku innym, w sąsiedniej dzielnicy, który bardzo dobrze znam sytuację, była taka sprawa, że były 3 drzewa. Takie 3 stare drzewa na wielkim placu, wielkie bloczydło i 3 drzewa. No i deweloper chciał usunąć te 3 drzewa po to, żeby postawić tam blok. No i nie. Oprotestowali to i stwierdzili, że nie, że nie może być tutaj budowy, bo 3 drzewa. Wiecie, 3 drzewa versus wielki blok. Nie może być. No i różne ekologiczne organizacje to podostawały, znaczy poprotestowywały, potem deweloper zapłacił każdej z nich po kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby gdzieś tam posadzili jakieś tam 2-3 małe drzewka, wiecie, kilkadziesiąt tysięcy versus kilka drzewek i oni nagle stwierdzili, dobra, to w takim razie my nie protestujemy, odpuszczamy. I blok postawili. W tamtych czasach wprost się mówiło, że cała masa różnych organizacji ekologicznych powstawała tylko po to, żeby wyłudzać pieniądze od deweloperów. Nic z tym nie zrobiono. To znaczy ukrócono to, że już się tak nie da robić, ale tych wyłudzaczy łapówek, bo to de facto były łapówki, nikt żadnemu nie postawił nawet zarzutów według mojej wiedzy. To nie jest w porządku, bo tacy ludzie, którzy żerują na takich rzeczach, po prostu potem się przeniosą.
inne rzeczy zaczną robić. Prawda? Ponadto inwestor nie do końca działał w zgodzie z prawem i pozwoleniami ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podkreśla dziennikarz. Jak zauważa, aby usypać sztuczną wyspę i wybudować fundamenty, inwestor osuszył staw, a wcześniej zlikwidował sieć istniejących tam grobli. No, czyli bardzo mocno w naturę jednak... ingerował. Zdaje się, że no, chyba siedliska ptaków na takich stawach to chyba jednak tam jakieś istnieją, tak mi się wydaje, więc tutaj no, bardzo, bardzo niefajna akcja. Dodatkowo zajął on miejsce na działce, do której nie miał prawa. No, wiecie, stwierdzenie zajął miejsce na działce, do której nie ma prawa, no to jest, bym powiedział, takie dość no, mocne oskarżenie, bo to jak to zajął miejsce na działce, na której nie miał prawa, czyli ukradł chyba. No, ja rozumiem, że to było troszeczkę tak, że oni sobie usypali część wyspy i zagarnęli tą usypane część wyspy. Tylko rozumiem, że usypali to na jeziorze, które nie było ich, w związku z tym ta usypana wyspa nie do końca była ich. Ja to mniej więcej tak rozumiem, ale rozumiem to tylko intuicyjnie. Chciałbym wiedzieć coś więcej. Wątpliwości budzi również sprawa przeznaczenia samej budowli. Inwestor przekonywał, że będzie to budynek mieszkalny, w którym zamieszka około 100 osób i 10 osób obsługi. W 2009 roku radio RMF FM ujawniło jednak, że zamek w Sobnicy ma być hotelem, a nie budynkiem mieszkalnym, przypomniała gazeta. Najprawdopodobniej słowo hotel zniknęło z dokumentów, bo budownictwo mieszkalne ma inne wymogi, jeśli chodzi o uwarunkowania środowiskowe. Istniało duże prawdopodobieństwo, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wydałaby pozwolenia na budowę hotelu, ale budynek mieszkalny to już zupełnie inna historia. Jak podkreśla Gazeta Polska codziennie, bardzo możliwe, że w tym tygodniu minister bla 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 bla. No, że to właśnie tutaj będzie tak. Ale teraz zobaczymy sobie od strony finansowej, jak to wszystko kosztuje. Nakaz, teraz jest, czytam z many.pl, zamek w Sobnicy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy może pójść w piach. Nakaz rozbiórki budynku będzie wiązał się z koniecznością przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Czyli zamek trzeba zburzyć, wszystko wywieźć, sztuczną wyspę no, zlikwidować, nie ma już, czyli tą ziemię, gruz, co tam zostało nasypane, trzeba by wydobyć z tego dna. No a to, co zostało osuszone, to musi zostać następnie zalane. Także droga operacja ziemna. Jest to ogólnie możliwe, może być jednak bardzo kosztowne, bo przed rozpoczęciem prac na wyspie trzeba było częściowo ususzyć pobliski staw. Zamek ma mieć docelowo 14 kondygnacji, prawie 50 mieszkań i kilkudziesięciometrową wieżę, a zrealizowano już 90% inwestycji. Tutaj zaczyna się robić jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, bo prawdopodobnie tutaj to robi taka nie za duża spółka DJT, która co prawda tam realizowała kilka projektów wcześniej, ale to nie jest spółka, która ma jakiś gigantyczny majątek. W związku z tym bardzo możliwe, że ta spółka, biorąc pod uwagę, że ta inwestycja jest już prawie ukończona, więc zaraz albo ruszy sprzedaż tych mieszkań, albo obsługa hotelu, jeżeli oni coś tam planowali pozmieniać na hotel, że ta spółka po prostu nie będzie w stanie ponieść kosztów rozbiórki, więc zbankrutuje. I co wtedy? I wtedy nie tylko to, że ta spółka wytoczy ewentualny proces Skarbowi Państwa i być może go wygra i zapłacimy my wszyscy w podatkach, ale również, a może przede wszystkim, to, że tą rozbiórkę będzie musiał dokonać ktoś, kto to dokona na mocy przetargu, na zlecenie gminy, Skarbu Państwa, coś takiego. Bo po prostu ta spółka już nie będzie istniała. No, a jak nam życie?
a dość dobrze znam życie, to zanim w ogóle skończą ustalać, kto ma ponieść koszty takiej rozbiórki, to już minie bardzo dużo czasu. Potem zanim wyłonią przetarg, to pewnie minie z rok, półtora, ten przetarg pewnie zostanie oprotestowany, więc zrobią drugi, trzeci i w ogóle zaczną tą rozbiórkę robić za kilka lat. Plus jest taki, że będzie można tam pewnie wejść i zrobić takiego vloga typu urbex, czyli minus jest taki, że to wszystko kompletnie zniszczeje, rozchrzani się i taka waląca się budowla to dopiero będzie niebezpieczne. No, ale dobra, lecimy dalej. Rozbiórka i osuszanie staw. Dla inwestora spółki DJT z Poznania skończyłoby się to prawdopodobnie bankructwem. No, mówią dokładnie to samo. Więc po cholerę bankrutować już po rozbiórce, skoro można zbankrutować przed rozbiórką i nie musieć się z nią męczyć. Na budowę zorganizowała naprawdę dużo pieniędzy, łącznie w piach Akwenu w Skobnicy koło Poznania poszłoby około 200 milionów złotych. Jeśli dobrze to wszystko zrozumiałem, to tam dalej wynika, że koszt rozbiórki to byłby około 50 milionów złotych, czyli 50 po odjęciu od 200 daje 150 tysięcy. 150 milionów, przepraszam. Czyli biorąc pod uwagę, że tam ma być 50 mieszkań, czyli średnio jedno mieszkanie, sam koszt budowy to 3 miliony złotych. Niezły hajs, nie? Przypominam, że koszt budowy, więc na pewno sprzedawane byłyby po więcej niż 3 miliony złotych. Bracia milionerzy. Spółka DJT swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie pierwszym literom i imion niespełna 30-letnich braci Nowaków, którzy są jej właścicielami, a zarazem członkami zarządu, to jest Dymitra i Tymoteusza. Ich ojciec, Michał Nowak, to twórca odzieżowej marki Solar i nadal jeden z głównych akcjonariuszy tej giełdowej spółki. Pozostaje jeszcze litera J. W nazwie spółki być może należy do właściciela cypryjskiego Wola Holdings Limited, jeszcze ponad rok temu trzeciego głównego udziałowca dewelopera. Właśnie wraz z pojawieniem się cypryjskiej spółki wzrósł wśród udziałowców DJT, zaczyna się budowa zamku. Inwestycja zaczęła się w 2015 roku i zważywszy na rozmach, można powiedzieć, że przebiegała bardzo szybko. Ile to kosztowało? Niektóre szacunki prasowe mówiły o kwocie pół miliarda złotych, czyli 500 milionów złotych. Być może na oko na tyle to wygląda, ale jak sprawdziliśmy, zamek jest dużo tańszy. No, całe szczęście. Przyjrzeliśmy się raportowi finansowemu spółki DJT za 2017 rok. Choć spółka działa od 2002 roku i teoretycznie zajmuje się też innymi inwestycjami, a realizowała już mieszkania, biura i magazyny, to jednak na pięknego olbrzyma na skraju Puszczy Noteckiej nie byłoby jej stać. Przychody rzędu 1,5 miliona rocznie, takie były przychody w latach 2016-2017 i kilkaset tysięczne zyski to nie jest coś, co pozwalałoby samodzielnie sfinansować podobną budowlę. Trzeba było zorganizować spore pieniądze, czyli nie są to pieniądze z wcześniejszego zysku tejże spółki. Kapitał z Cypru. Wola Holdings Limited dostała kapitał w listopadzie 2014 roku, pokazuje cypryjski rejestr. Kilka miesięcy później objęła 87% kapitału DJT. Wtedy kapitał własny poznańskiej spółki deweloperskiej wzrósł do prawie 150 milionów złotych. DJT tylko w małym zakresie finansuje się długiem, niewiele ponad 10 milionów złotych, czy już mamy 160 milionów, więc były to podstawowe środki na inwestycje w Stobnicy. W lutym ubiegłego roku udziały Wola Holdings w DJT przejęli bracia Nowakowie, którzy mają obecnie po połowie kapitału spółki. Skąd bracia mieli pieniądze? Być może posiłkowali się kredytami lub pożyczkami pod zastaw innych spółek majątku lub wyciągnęli za skórniaki. No, fajne za skórniaki, 150 baniek. Też bym chciał mieć chociaż 10% takich za skórniaków.
Dymitr Nowak ma akcję Drokanu, spółki budowlanej, która przekroczyła w ubiegłym roku 40 milionów złotych przychodu i 1,2 miliona zysku netto. Z około 150 milionów złotych zebranego kapitału na koniec 2016 roku DJT miała 91 milionów złotych płynnych środków, a kwota w rok skoczyła do 41 milionów złotych i tyle pieniędzy zostało na koncie inwestycji w 2018 roku. Płynne środki leżały w trakcie budowy na oprocentowanych na około 1,8% kontach bankowych, do których spłynęło w dwóch ostatnich latach ponad 2 miliony złotych odsetek. Kupa forsy swoją drogą, nie? Na majątek DJT składają się jeszcze udziały wiodące w Eureka Technology Park, to jest utworzonym w 2010 roku w Poznaniu Parku Naukowo-Technologicznym. W bilansie DJT mają również ponad 26 milionów złotych, więc pozbywając się ich, spółka miałoby jeszcze z czego finansować ewentualną rozbiórkę i osuszanie. Ja chyba nie rozumiem, nie osuszanie, tylko nawadnianie. Jeśli oni osuszyli, to teraz trzeba by nawodnić. Jeżeli do 150 milionów złotych dojdą koszty rozbiórki i chyba nawadniania, nie osuszania, to łączna strata dojdzie prawdopodobnie do 200 milionów złotych. Przy ewentualnej decyzji o likwidacji budowy ze strony ministerstwa pozostałe jeszcze w spółce środki poszłyby prawdopodobnie na rozprawy sądowe, które w przypadku zwycięstwa spółki pogrążyłyby podatnika. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, daj mi łapkę w górę, daj mi suba. Wystarczy, że klikniesz na to takie kółko białe, które jest z prawej strony mojej głowy. Potem należy nacisnąć dzwoneczek, znaczy, że chcesz dostawać powiadomienia o wszystkich moich vlogach i tyle. A w tej chwili polecają Ci się trzy inne moje vlogi. Zachęcam do obejrzenia któregoś z nich. Pa!